Zając stale w Anglii, przyjechał pan po raz pierwszy do Polski, do swoich rodzinnych Chwałowic. Rodzinnych Chwałowic, tak. Jak pan się tutaj czuł? Byłem zaskoczony, że tak wiele się zmieniło. Przede wszystkim Chwałowice, jako miejscowość podwiejska, straciły swój charakter, taki powiedzmy półwiejski, bo kopalnia zalała mułem całą okolicę. I te najbardziej czarujące miejsca, blisko domu, takie jak tutaj mniej więcej, były zlane mułem i wodą taką, prawda, brudną. I ja nie poznałem po prostu tych miejsc, gdzie chodziło się na grzyby. Na spacery z obecną swoją żoną? Nie tak daleko, to było troszkę za daleko, ale powiedzmy tutaj w inną stronę od Chwałowic, w stronę tak zwanego Mosznika, to był taki staw i takie ładne okolice. Tam żeśmy chodzili, bo to było bliżej. A mieszkaliśmy w tej samej miejscowości, już od tych 13 lat, które ona wtedy miała, a ja 17. I tak to było, ale dawne czasy. Tak, to były rzeczywiście dawne czasy. Mówił mi pan, że właściwie po wielu, wielu latach zaczął pan mówić znowu po polsku. Tak, to już było długo po wojnie. Tylko w roku gdzieś 1955-56 zbliżył się do mnie znajomy, który powiada, szukają tutaj... W Anglii. Szukają tutaj Polaka, który jest rodowitym Polakiem i może pomóc w wyławianiu takich ludzi, którzy mówią, że znają język, i chcieliby korzystać z tak zwanego dodatku językowego jako urzędnicy państwowi, ale to nie byłem byle jakiej klasy, to byli attaché wojskowi, to byli dyplomaci i tak dalej. Oni za to, że znali obcy język, byli na stanowisku swoim, mogli, że tak powiem, wprost, bez pośrednika załatwiać interesy. I wtedy ja powiedziałem, przecież nie znam, widzisz jak mówię, nie znam języka, powiada, no nie, żebyś wiedział jacy są ci inni, to byś tak się nie wykręcał. No ja powiedziałem, no i co z tego dla mnie, bo już tak wtedy zangliczałem trochę. No i on powiedział, no ty dostaniesz dodatek do swojej gaży i to dość. Było dość znaczne. Warte było, żeby się wysilić i spróbować, czy naprawdę tak zapomniałem języka, ten język. I okazało się, że to bardzo szybko wróciło. Po prostu trzeba było czytać dużo i przypominać sobie, czytać też nową literaturę, nowy język polski, który tutaj powstał. Oni mi wszystko dawali, to znaczy dostawałem gazety polskie, dostawałem i to i tamto. I tam mogłem sobie język szybko poprawić. A praca moja polegała wtedy na tym, że wyławiałem teksty, które się nadawały do tłumaczenia i to na różnym szczeblu znajomości. No i z tego potem, a potem dopiero się robi egzamin ustny i to razem się sumowało według pewnego klucza i
te punkty ostatecznie decydowały, że dany człowiek może dostać tak zwany dodatek za znajomość języka w służbie. I tak wrócił pan do języka polskiego. I tak wróciłem do języka polskiego, bo po krótkim dość czasie czułem się pewny dość pewnie, tak, bardzo mi się to podoba i wiedziałem, że mi się opłaci. No i jak pan wrócił w 90 roku, to, już się dziwili, jak on po polsku ładnie mówi, bo znali innych, którzy po krótszym pobycie za granicą już języka zapomnieli, a tymczasem mnie to wcale nie sprawia trudności. Oczywiście powiem szczerze, że to jest, stało się moim zawodem po wojnie. Języki obce były moim, że tak, jedyną możliwością przeżycia. Harcerski kurier, obrońca Francji, cichociemny, oficer wywiadu, współinicjator akcji przejmowania z brytyjskich obozów jenieckich Ślązaków, przedtem wcielonych do Wehrmachtu. I obecnie pisarz. Pan Jerzy Malcher, syn górnika z Chwałowic. Ma pan dzisiaj 82 lata. 83. Już 3. Minęły w lipcu. I przyjechał pan tutaj z jakiej okazji? Złożył się na to wiele przyczyn. Głównie to, że miałem odwiedzić siostrę żony, która jest obłożnie chora, a żona nie mogła przyjechać, a ja miałem, tu się nakopiły tego. Harcerstwo zaprosiło mnie na jakąś, na udekorowanie mnie krzyżem. Zasługi dla harcerstwa z mieczami, to jest ten przedwojenny okres. Potem harcerstwo znowu mnie wzięło pod opiekę w Warszawie. A tu w Rybniku? 4 października obchodzili w gimnazjum 75-lecie mojego gimnazjum. I powiedziałem, tyle tej szkole, tej instytucji zawdzięczam, że powinienem tam być i gdyby była okazja powiedzieć, co wyniosłem z tej szkoły. I jeszcze jedna okazja pana tutaj przyjazdu do Polski po tylu, tylu latach, 50-lecie małżeństwa siostry. A no tak. Planowanie wymagało to... Niesłychanie ciekawy i przebogaty swój życiorys. Ale czy ja mogłabym się pana zapytać, który kraj jest dla pana ojczyzną? Mogę powiedzieć, że tu jest moja mała ojczyzna. Innej ojczyzny właściwie nie ma w tej chwili. Chyba, że Polska, prawda? Ale tu w tym, powiedzmy, ograniczonym obszarze, w tym rejonie, to jest moja mała ojczyzna. A w tej małej ojczyźnie znalazłem, że w międzyczasie pojawiła się, wyrosła wielka rodzina. Całą masę młodzieży tutaj, w tym domu i obok, to są potomkowie moich sióstr. Dwie siostry, które
zostawiłem tu, wychodząc na wojnę, wyjeżdżając na wojnę z Katowic 26 sierpnia. Miał pan lat ile wtedy? 25. I wtedy... Opuścił pan kraj. Opuściłem kraj i dopiero wróciłem, jak zdaje się już wspomniałem, wróciłem... Pierwszy raz w 90 roku. Żyje się zupełnie normalnie, jak się żyje, gdzie jest możliwość utrzymania się, utrzymania rodziny i tak dalej. No i tam człowiek się osiedla i to było miejsce pobytu, że tak powiem. Ale kwestia uczuć w tym wypadku mało wchodzi w rachubę. Jest rodzina, są znajomi, są przyjaciele. Niestety nie ma prawie żadnych ludzi, nikogo, który pochodzi z tej tutaj ziemi. Byli jeszcze, ale to już pomału wymierają. Ja osobiście uważam, że żyję na bonusie, że już niewiele zostało tego życia. Proszę pana, jest pan jedynym Ślązakiem, który doszedł aż do stopnia senior principal. Tak jest. To jest odpowiednik naszego stopnia generała brygady. To niesłychana zasługa, to niesłychane wyróżnienie dla pana. Wyróżnienie i nie, bo gdyby miało być zupełne takie wyróżnienie, to jakoś inaczej wyglądało. To u mnie była spinaczka, bardzo uciążliwa, bo musiałem zacząć na najniższym stopniu, mimo że z wojska angielskiego, do którego zostałem przydzielony dla tej pracy z jeńcami, o której zdaje się będę miał okazję jeszcze coś powiedzieć, to mimo tego, że tam byłem na przykład w wojsku angielskim, byłem kapitanem, to tutaj musiałem zacząć pracę jako, powiedzmy, najniższy urzędnik państwowy. To, co czasem na Śląsku nazywali pisarok czy pisarek. Taki mały sekretarz. Przeszedł pan właściwie cały szlak wojenny. Tak. Anglia i Polska, i Śląsk. Jak rodzina, już właściwie angielska. Czym się czuję? No to jest tylko kwestia sporna, bardzo subiektywna i moim zdaniem ciężko jednoznacznie powiedzieć. Ale ja im mówię osobiście, sytuacja, która dzisiaj w Europie istnieje, nie wyklucza takiej możliwości, że znajdziecie się w jednym, że tak powiem, konglomeracie krajów, szczepów, grup etnicznych. Że po prostu wszyscy będą Europejczykami. O to chodzi. A jak pan przekracza próg tego domu, rodzinnego domu? Tak. To co pan myśli? Jestem w domu? No jak najbardziej. To był mój pokój tutaj. To znaczy tutaj spałem, tutaj pracowałem, tu chodziłem do szkoły. Tam to jest, powiedzmy, no to jest taki okres pobytu. Powiedzmy, w pewnym sensie tak jak w czyśćcu będzie. A tu do raju, tak? Tak czasem myślę. W każdym razie na drodze do raju.